zwierzęta, jak ludzie. Jesteśmy mistrzami świata w owej miłości. Nie będę się nad tym zbyt długo rozwodził, ale na przykład taką zasadniczą różnicą jest jej trwałość czasowa. U zwierząt, które są bardzo oddane swoim dzieciom, również następuje tutaj pewna granica, czy występuje tutaj pewna granica czasowa, poza którą no, ta miłość może nie całkiem wygasa, ale zdecydowanie słabnie. Jedynym gatunkiem, u którego to się nie zdarza, jest człowiek. Czy to ma 3 miesiące, 3 lata, 13 czy 30, wiecie Państwo, to strasznie nas irytuje, ale niestety dziecko pozostaje dzieckiem. To czasem przerasta nas i tworzy taki rodzaj zachowań, które, no, jakby to delikatnie powiedzieć, są dla nas dość denerwujące, tak? Szczególnie kiedy w interesie 13-latka przybiegnie do nas rodzic i coś nam próbuje wyjaśniać i do czegoś nas przekonywać, to się strasznie spinamy i mówimy, Boże, co ten człowiek wygaduje? Ale pamiętajcie, że to jest rodzic. A rodzic służy do kochania. Biologicznie warunkowana istota. Nie ubezwłasnowolniona, ale jednak ramy jej działania są wyraźnie wyznaczone. Zresztą widać to dopiero wtedy, to, że tak jest, kiedy Państwo sami, jako nauczyciele, wychowawcy, pójdą na wywiadówki swoich własnych dzieci. Nie wiem, czy mieliście Państwo tego typu doświadczenia, ale ja w swoim czasie łapałem się na tym, że na wywiadówce u swojego własnego syna robiłem te rzeczy, które mnie najbardziej denerwowały u rodziców moich wychowanków na moich wywiadówkach. To jest bardzo ciekawe zjawisko i warte przemyślenia, ale ono mówi, że tak właśnie jest. Tak jak to mniej może sympatyczne, jak sytuacja, kiedy jakaś mama mająca noworodka przewinie go 20 cm na stole w kawiarni obok mojego posiłku. I my ją będziemy odsądzać od czci i wiary. Oczywiście trzeba jej zwrócić na to uwagę, bo nikt tego jakby nie jest w stanie przetrwać. Ale z drugiej strony musimy pamiętać, że jej działanie nie jest złośliwe, nie wiem, jakieś, no wiecie Państwo, co chcę powiedzieć, tylko wynika właśnie z tego, że jest matką. To samo zresztą tyczy ojców. Myśmy sobie tak skonfigurowali sytuację, że część owej bezwzględnej miłości przeniosła się w naszym gatunku również na płeć. Mniej piękno, nazwijmy to w ten sposób, ale tutaj nie będziemy uprawiać tego typu odgałęzień, bo nie na ten temat dzisiaj chcemy mówić. Aczkolwiek na pewno Państwo zwrócili uwagę, że mówiąc, że w takim stanie powinny rodzić się nasze dzieci, powiedziałem wcześniej nieco, że żeby do tego dojść, potrzebowałyby 12 miesięcy. Ale jak Państwo zwrócili uwagę, to tu coś z tym podpisem jest nie tak, bo tam nie jest rok, tylko 5 lat. To o co chodzi? No, chodzi, drodzy Państwo, o to, że roku byśmy potrzebowali, ale w brzuchu matki, czyli w wodach płodowych. A wody płodowe to jest takie miejsce, w którym nic nie trzeba robić, bo wszystko za mnie robi matka. Czyli całą energię, jaką mam, mogę deponować w swoim rozwoju i w takich warunkach 12 miesięcy i sprawa gotowa. Natomiast kiedy przychodzę na świat, to już niestety nie jest tak fajnie, dokładnie. Ja to wszystko muszę robić i to będzie trwało. Niestety trwa to znacznie dłużej niż rok, prawdopodobnie około 5 lat. Czyli popatrzcie Państwo, 5 pierwszych lat życia dziecka na ziemi to jest jeszcze rozwój prenatalny, rozwój płodowy. A to oznacza, że tak naprawdę powinno się to w brzuchu mamy odbywać. No, mamy pecha robić to na zewnątrz. Pecha czy szczęście, to już zależy jak na to spojrzymy. Fakt jest faktem, że jeżeli coś na nas wpływa na tym etapie, to nas fundamentalnie, strukturalnie zmienia. Czyli wszystkie czynniki środowiskowe, które wpłyną na dziecko na tym etapie, będą wpływały na ostateczną cytoarchitekturę kory. Szczególnie tej części, która dojrzewa jako ostatnia, mówię o korze przedczołowej. No to oznacza, że jeżeli w środowisku pojawia się coś nowego, to mózgi dzieci na to zareagują zmianą, a mózgi rodziców wcześniej nie mogły tego zrobić. A to oznacza, że mózgi dzieci i mózgi rodziców będą pod względem tego czegoś i reakcji na to odmienne strukturalnie. A przypominacie sobie Państwo to zdanie, do którego z takim uporem dochodziłem przez pierwszych 5 minut naszego spotkania? My nie mamy mózgów, my jesteśmy mózgami. Nasz sposób widzenia i analizy świata zależy od struktury tego, co mamy w czaszce. A tu mamy powód, dla którego dwa pokolenia mogą pod względem pewnych cech środowiska fundamentalnie, strukturalnie różnić się pod względem reakcji. Znaczy, reakcja to już funkcja, ale wynika ona z struktury. I my, mówię o moim pokoleniu i nasi, i moi, znaczy mój syn, znaczy moi, nasi, nasze dzieci, jesteśmy bardzo dobrym przykładem tej sytuacji. Bo kiedy myśmy przechodzili 5 pierwszych lat, nie było technologii cyfrowej. Nasze mózgi nie mogły się z nią zderzyć, nie mogły na nią zareagować, ale u naszych dzieci wyglądało to już zupełnie inaczej. W efekcie, drodzy Państwo, zauważyliście na pewno, że one i my widzimy tą technologię zasadniczo odmiennie. I te wszystkie kłótnie, walki
po części, nie mówię, że wyłącznie, ale po części wynikają właśnie z tego. My nigdy nie zrozumiemy, czym jest gra komputerowa dla naszych dzieci. Ponieważ nasze mózgi nie były w stanie pod jej wpływem zmienić się, kiedy przechodziły ten krytyczny okres rozwojowy. Nie wiesz, nie współuczestniczysz, nie jesteś w stanie zrozumieć. Możesz szanować, ale nie możesz zrozumieć. Ja wiem, że to trochę brzmi źle, ale jeżeli postawisz sobie za punkt honoru, że absolutnie, całkowicie i we wszystkim zrozumiesz swoje dziecko, to już chociażby ten etap skaże cię na przegraną. I zasilisz szereg frustracji, o których mówiłem, tak jak mówiłem wcześniej. Nie będziemy się przy tym zbyt długo zatrzymywać, bo to jest jakby aspekt wyjściowy. Sprawdzono również, drodzy Państwo, że gęstość choroba pięciolatków różni się. Może się różnić zasadniczo u różnych osób. A to oznacza, że gdzieś tam na poziomie wpływu będą takie cechy środowiska, które temu będą sprzyjać i będą takie, które będą ten potencjał konektywny, tę liczbę połączeń, ograniczać. No i zadano szybko pytanie, czy chyba oczywiste pytanie, co sprzyja, co przeszkadza. Odpowiedź była, drodzy Państwo, dość zdroworozsądkowa, bo okazało się, że dwie grupy czynników, a właściwie dwa czynniki środowiskowe mają ten decydujący charakter. Po pierwsze, dziecko musi na tym etapie być bezpieczne. Musi żyć w poczuciu praktycznie pełnego bezpieczeństwa. Drugi czynnik to wyzwania. Dziecko musi być poddawane wyzwaniom, czyli musi rozwiązywać problemy. Zwróćcie Państwo uwagę, że te dwa typy oddziaływań są w sumie sprzeczne. No bo albo jestem w pełni bezpieczny, albo staję wobec problemu. Czy jestem trzylatkiem, czy 35-letnim prezesem banku na przykład, to jak robię coś po raz pierwszy, to nie jestem w strefie komfortu. To jest wyzwanie, które wymaga wyjścia poza tą strefę komfortu. No to tu mamy pewien problem. Bo nam, drodzy Państwo, potrzebne jest takie środowisko, w którym dziecko miałoby jedno i drugie. A w dzisiejszym zatomizowanym świecie rodzin, które składają się z rodziców i dzieci, 5 pierwszych lat jest głównie pod jurysdykcją rodzica. A rodzic służy do czego? Do kochania, do zapewnienia bezpieczeństwa. I tu jest kłopot, bo nasze dzieci mają po drugiej stronie braki. W Afryce powiada się, że żeby wychować dziecko, potrzebna jest cała wioska. Na pewno znacie to powiedzonko, bo ono już przeciekło przez anglosaskie kultury, właściwie do wszystkich kultur świata. Dlaczego? Dlatego, że wioska, oczywiście mamy na myśli, drodzy Państwo, tą wieś, tą, wiecie Państwo, tą bezpieczną. W takiej wsi dziecko ma rodziców, którzy służą do opieki, ale ma też sąsiadów. A wiecie Państwo, jak dziecko rośnie i zaplącze się w towarzystwo sąsiadów, to oni, co prawda, nie skrzywdzą dziecka. To są obcy, ale przychylni dorośli. Oni raczej stawiają wyzwania, tak? Czyli stawiają pewne problemy, no są mniej wyrozumiali. Oczywiście, kiedy dziecko przerośnie ta grupa wyzwań, no to ono sobie znowu zwieje do domu i jest bezpieczne. Czyli popatrzcie, w takiej wsi, drodzy Państwo, dziecko ma jedno i drugie. Ma wyzwania, obcy dorośli przychylni i ma bezpieczeństwo rodzice. W dzisiejszym wszakże świecie mamy problem, bo my izolujemy rodzinę, również społecznie. System ją też izoluje. Oczywiście za drzwiami tej rodziny, za drzwiami tego domu stoją interwenci kryzysowi wszelkiej maści, od lekarzy po psychologów, którzy gotowi są do akcji, gdyby coś było nie tak, ale w środku zostają ci ludzie sami. Tak się nigdy dzieci nie wychowywało. Nam jest potrzebna bardzo szybko, nam jest potrzebny bardzo szybko pomysł, skąd wziąć tą drugą połowę wioski. Nam jest połowa wsi potrzebna. Potrzebna nam proteza połowy wsi. Ale co ciekawe, w przestrzeni społecznej istnieje gotowa instytucja, która siebie co prawda rozumie inaczej, ale byłaby doskonałą protezą tej brakującej części wsi. Wiecie Państwo, co mam na myśli? Szkołę. Zbiór przychylnych, obcych dorosłych. Tylko tak by o tym trzeba było pomyśleć. My trochę inaczej definiujemy szkołę. Szukamy teraz nowej definicji. To jest taki mój pomysł, że może tak. Wszakże zacząć by trzeba było od czegoś, co jest krytycznie trudne. Od tego, żeby wszyscy dorośli zrozumieli, że są z jednej wsi. A z tym mamy problem. No właśnie, drodzy Państwo. Ponieważ patrząc z perspektywy rodzica, dziecko wygląda inaczej niż z perspektywy nauczyciela. W pewnym sensie, i to obie strony uważają, że te dwie perspektywy są sprzeczne. I tak izolowanie na to patrząc są sprzeczne. Bo rodzic jest bezkrytyczny, nauczyciel krytyczny, więc albo tak, albo tak. Próbujemy szukać kompromisu. To jest chyba jedyne miejsce, w którym nie powinniśmy go szukać. Bo dziecku niepotrzebny jest kompromis. Dziecku jest potrzebne i jedno, i drugie spojrzenie. To jest bardzo nietypowa sytuacja.
We wszystkich innych przypadkach kompromis daje nam przewagę, ale tutaj nie. My próbujemy szukać kompromisu i go nie znajdujemy, bo się go znaleźć nie da. My musimy zrozumieć, że dziecku potrzebny jest i jeden, i drugi sposób myślenia, ale widzenia, ale stosowane zamiennie, właściwie niezamienne. Stosowane równolegle. Innymi słowy, to, że rodzice kłócą się z nami na temat dzieci, wynika nie ze sprzeczności interesów, tylko z tego, że używamy innego systemu interpretacyjnego. Mało z tego, tak powinno zostać. Tak musi zostać. Tylko jak to zrobić? Nie tam coś zacznie Państwu, prawda, pyrrolować, że będziecie mieć ochotę go... No wiecie Państwo, co? To może Wam się przypomni w tym wszystkim, że był taki facet tam z Uniwersytetu Śląskiego, który mówił, że może to nie do końca jest zła wola, może to nie do końca jest próba jakiejś konfrontacji, może to jest po prostu objaw tego, że mamy do czynienia z rodzicem. Właściwie to zdrowym na poziomie reaktywności. I to, że w nas budzi to taką niechęć, to też jest zdrowe. Tylko, że nie należy szukać kompromisu, tylko jakiegoś rodzaju ugody. No dobrze, to już wiemy, że ta wieść by nam się przydała. Ale, drodzy Państwo, okazało się, że ta zmiana w ciągu pierwszych 6, powiedzmy sobie, 5 lat naszego życia, to jest jeszcze nic z tym, co się dzieje w stosunku do tego, co się dzieje później. Gdybyście Państwo zapytali na przykład psychologa rozwojowego, czy nawet neuropsychologa rozwojowego 30 lat temu, jak się rozwija mózg, to powiedziałbym tak, bardzo gwałtownie, mniej więcej do 6 roku życia, kiedy to narząd ów uzyskuje około 90% masy dorosłego mózgu, życzycie 6-latek ma już 90% masy mózgu, które będzie mieć w wieku na przykład 20 kilku lat, czyli jako dorosły, a potem już się właściwie nic nie zmienia, powiedziałbym taki neurobiolog rozwojowy, a to, co się dzieje z, na przykład z nastolatkiem, jest już efektem środowiskowych wpływów, czyli wychowania, czy też błędów wychowania. Gdzieś pod koniec XX wieku, w pierwszej, właśnie w początkach ostatniej dekady, używając pewnego oprogramowania rezonansu magnetycznego, funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, odkryto, że jest dokładnie odwrotnie, to znaczy nie tyle odwrotnie, a właściwie w tym sensie odwrotnie. Problem polega na tym, że my, drodzy Państwo, nie możemy mieć tak złożonych mózgów. Ten problem ma różne oblicza, jednym z nich jest to, że ów mózg 5-latka bardzo drogo kosztuje. Jest złożony i energetycznie bardzo kosztowny. Wyobraźcie sobie Państwo, że 5-latek zużywa na działanie mózgu około 50% energii jego ciała, połowę tego, co zje. Dorosły może wydać około 25% maksymalnie, czyli 1/4 tego, co zje. To oznacza, że mając dorosłe ciało, nie stać nas na taki mózg. Tam jest jeszcze kilka innych problemów, na przykład wysoki metabolizm mózgu 5-latka to ogromna produkcja ciepła. Póki dziecko jest małe, to ma dobrą proporcję powierzchni do objętości i łatwo oddaje to ciepło. Natomiast gdyby zamknąć mózg 5-latka z tą intensywnością energetycznych przemian w czaszce dorosłego, to byśmy się, drodzy Państwo, zagotowali w 15 minut. Temperatura byłaby tak wysoka, że białkowy system nie mógłby istnieć. I tak, wydając 20-25%, rozgrzewamy te mózgi 2-2,5 stopnia powyżej reszty ciała. Warto też pamiętać, kiedy mamy, powiedzmy sobie, 36,6 pod pachą, to mamy 38,6 w półkula mózgowych. I to jest dlatego niebezpieczne, że jak mam pod 40, to mój mózg jest w temperaturze 42,5, Państwo, co jest granicą denaturacji białek. Właściwie jesteśmy na granicy przeżywania. Dlatego jest to tak bardzo problematyczne. A to oznacza, że z takiej czy innej przyczyny, nieważne, czy ważne, ale chodzi o konsekwencje, a nie o przyczynę fizjologiczną, że my dorastając i powiększając masę swoich ciał, musimy zrezygnować z tego wspaniałego, genialnego, cudownego, fantastycznego funkcjonalnie mózgu 5-latka. No i rezygnujemy. Ta sama część kory mózgu w wieku 17 lat wyglądać będzie już więcej. W ten sposób tracimy około połowę potencjału konektywnego. Połowa połączeń w mózgu ulega eliminacji, bo musi zniknąć. I to źle wygląda i zawsze jak to pokazuje, to mają szczególnie ci, którzy po raz pierwszy to widzą takie miny trochę ponure. No bo rzeczywiście, połowa potencjału no, jest sprawa dobra, ale umówmy się, jak tak patrzymy na dorosłą osobę, na dorosłą istotę ludzką i jej potencjalne możliwości intelektualne, to jakoś źle chyba nie jest, nie? Co prawda rzeczywiście w stosunku do 5-latka tracę połowę, ale za półgłówka się nie uważa. No, jakoś tak nie najgorzej mi to jednak idzie i da się żyć. Więc nie rozwodząc się nad tym, bo ludzie projektujący sieci neuropodobne mówią, że wcale więcej nie znaczy lepiej, ale nie bardzo w to wchodząc, bo nie mam czasu, uznajmy, że sam efekt ostateczny, czyli finalny produkt, który z tego się po tej selekcji się pojawia, to jakby nie jest jeszcze problem. Problem jest inny.
Problem polega na tym, drodzy Państwo, że skoro jesteśmy mózgami, a nie mamy mózgów, jesteśmy mózgami, to to, jak widzimy świat, zależy od struktury owych mózgów. Psycholodzy, kiedy rozpaczeni rodzice czy wychowawcy przychodzą do nich z pytaniem, co zrobić, żeby zrozumieć swoje dziecko, często podpowiadają, spróbuj popatrzeć na świat jego oczami. I to byłby bardzo dobry pomysł, drodzy Państwo, tylko jest jeden problem. Na świat się nie patrzy oczami, tylko na świat się patrzy mózgiem. To mózg decyduje o tym, co widzisz, co czujesz, co rozumiesz świata. A popatrzcie Państwo, człowiek między 6 a 24 rokiem, bo dopiero wtedy się to kończy, ma mózg, w którym ciągle coś się zmienia. Czyli struktura mózgu z dnia na dzień się zmienia. A na nasze nieszczęście, nasze, dorosłych, ich zresztą też, 80% tego znikania odbywa się w znacznie krótszym czasie. To jest ten czas, kiedy najmniej dzieci rozumiemy i mamy z nimi największe problemy. Państwo mi mogą podpowiedzieć, co to za czas. Kiedy się zaczyna taki problem? No dokładnie. 12, 13, 11 się zaczyna i tak no o... Ktoś powie, może się wlec do 50, to też prawda, to jest kwestia krzywej Gaussa. Natomiast kończy się zwykle około 17 roku życia. Tych 4-5 lat, proszę Państwa, to są te krytyczne momenty, czy też te krytyczne lata, kiedy znika 80% wszystkiego, co zniknie. A to znaczy, że dziecko to mające 12-13 lat kładzie się z jednym mózgiem, a budzi rano z innym. Czyli kładzie się w jednym świecie, a wstaje rano w innym. To znaczy, drodzy Państwo, że zmiana jest wpisana w ten mózg. On czego innego będzie chciał i co innego będzie rozumiał z świata wieczorem, a co innego rano. Coś, co go wieczorem fascynowało, będzie go nudzić rano. Ktoś, kto go inspirował wieczorem, będzie go irytować rano. I my to widzimy w domach, tylko rzadko kiedy zwracamy na to uwagę z tej perspektywy. Bo kiedy dzieciak na coś się z nami umówi, albo na nas wymusi wieczorem, nie wiem, wizytę w kinie, jest piątkowy wieczór, kładzie się jeszcze, skacze jak żabka, tak? I mówi, Boże, żeby już było jutro, nie mogę się doczekać, żeby było jutro. A jutro, to znaczy następnego dnia, przychodzi rano i mówi, a musimy iść do tego kina? A my pytamy, a dlaczego zmieniłeś zdanie? A dziecko mówi, a nie wiem, tak jakoś. I wtedy wpadamy w szał, bo żebyśmy my dorośli zmienili zdanie, to musielibyśmy przyjąć tę informację i zmienić zdanie. Więc go pytamy, dlaczego? Nie będę się gniewał, mówię, tylko mi powiedz, dlaczego? A on z uporem godnym lepszej sprawy mówi, a nie wiem, tak jakoś. No i oczywiście kłótnia w domu gotowa. Tylko, drodzy Państwo, on nie zmienił zdania. Ten młody człowiek nie zmienił zdania. On się zmienił, a to jest zasadnicza różnica. On wobec naszego pytania, dlaczego, pozostaje całkowicie bezradny. Nie wie, dlaczego, co nam ma odpowiedzieć. No dobra, zawsze powtarzam, że gdyby na jego miejscu był neurofizjolog rozwojowy, to powiedziałby coś w rodzaju, a wiesz, tata, moja nowa konfiguracja neurosynaptyczna nie przewiduje ci się pójście do teraz Państwo nie wiem, poczekajcie, jak Wam to zrobią Wasi podopieczni. Bo popatrzcie, największy dramat polega na tym, że przeciętny dorosły od nastolatka czego wymaga? Konsekwencji, stałości. Jak zacznie, to ma skończyć. Jak się czymś interesuje, to po grób. Jak się umówi, to ma dotrzymać słowa. Ale jak on to ma zrobić z takim mózgiem? Wiecie Państwo, jeżeli tu chodzi o bilet do kina, to jest jeszcze pół biedy. Gorzej, jeżeli on przez 3 miesiące gra na jakimś klawiszowym instrumencie i my już uwierzymy, że on znalazł swoje miejsce w życiu, nie? I zaczynają się inwestycje. Nowe pianino za ostatnie pieniądze. Szkoła muzyczna na 2 lata do przodu opłacona. I co najważniejsze, wszyscy znajomi już wiedzą, że mamy wirtuoza, nie? To się nazywa inwestycja społeczna. A on po 3 miesiącach mówi, a już mi się nie chce. A my pytamy, dlaczego? A on mi na to, nie wiem, tak jakoś. I teraz już nie jest tak łatwo. Oczywiście ja Państwa nie namawiam do tego, żeby od jutra każdy zwrot akcji u nastolatka całkowicie akceptować, ale pamiętajcie, że to nie jest ich zła wola, że to nie jest bezczelność, brak odpowiedzialności i co najważniejsze, nie jest to żadna predykcja na przyszłość. Bo my lubimy w tym momencie, tacy cali rozsierdzeni, dokładnie, powiedzieć tym młodym ludziom, z Was nic nie będzie. Co to w ogóle jest? Ty czego się złapiesz, to niczego nie kończysz. Jak ty w życiu będziesz funkcjonować? Otóż, drodzy Państwo, tak jak my. Bo zanim on zacznie w tym dorosłym życiu funkcjonować, to stanie się nami. To mu co ma zniknąć, zniknie. I on zacznie działać jak należy. Tylko, drodzy Państwo, to nie będzie w wieku 12, 13, 14, 15. Wiecie Państwo, dlaczego tak odliczam? Bo chciałbym Wam zadać pytanie. W tym systemie, w którym jesteśmy, kiedy obligujemy młodego człowieka do tego, żeby wybrał swoją drogę życiową? Nie będziemy tego komentować, prawda? Biorąc pod uwagę to, co tutaj się dzieje. Mówimy, wybierz profil, zastanów się, co chcesz w życiu robić.
No właśnie. On jest w środku największego z możliwych zamieszania. On nie jest w stanie tego zrobić. Oczywiście on nam lokalnie odpowie na to pytanie, bo w danym momencie coś tam mu przyjdzie do głowy, my mówimy, koledzy podpowiedzą, środowisko coś powie, ale prawdopodobieństwo, że przy tym zostanie, jest niewielkie i my się będziemy złościć. Proszę Państwa, takie pytanie na 3 dni przed maturą, jak rodzic zadaje, wiecie Państwo, to nie jest już pytanie, czy się uczysz, bo to już jest po wszystkim, tylko to jest pytanie, co po dokładnie, to takie typowe, szczere, taki typowy, szczery odzew na to pytanie jest jaki? Nie wiem. I wtedy my też w szał wpadamy. Jak możesz nie wiedzieć? To już czas. Albo gorzej. Jak nie wiesz, to ja ci powiem. I to też jest bardzo niebezpieczna sytuacja i bardzo powszechna. My żyjemy w kategoriach strategii edukacyjnych, a właściwie myślenia o edukacji naszych rodziców, bo od nich żeśmy przejęli tę strategię. Ale proszę Państwa, paskudnie to zabrzmi. Ale kluczem jest tutaj długość życia tych pokoleń. Nasi rodzice średnio żyli 65 lat mniej więcej, a nasze dzieci będą żyły średnio 95. Tak wyglądają krzywe demograficzne ekstrapolacyjne dla ludzi urodzonych w 2000 roku. A to oznacza, drodzy Państwo, że gdybyśmy się postarali, my, rodzice dzisiejsi, to bylibyśmy pierwszym pokoleniem rodziców w całej trwającej około 300 tysięcy lat historii naszego gatunku, którzy by mogli dać dzieciom najpierw dojrzeć, a potem zdecydować. Ale jak mawiają moi studenci, musielibyśmy sobie bardzo głęboko i intensywnie zryć czerepy. To znaczy musielibyśmy praktycznie wszystko, co myślimy o edukacji, przekopać. To jest strasznie trudne, ale nie niemożliwe, drodzy Państwo. Kiedy dzieciak przychodzi do rodzica po maturze zmęczony, bo umówmy się, nie chcę tu bardzo marudzić, ale nasz system edukacyjny nie jest dla dziecka łatwy. To jest ogromne przeciążenie, zresztą płacą za to ogromną cenę. Wiecie Państwo, że rośnie odsetek samobójstw wśród dzieci w całej Europie. W 2018 roku byliśmy na 2. miejscu w Europie. Ale to, proszę Państwa, jest tak, że między 1. a 10. różnica jest niewielka, więc to jest koszt. Kiedy przychodzi takie dziecko zmęczone po maturze, zdanej tak czy inaczej, do rodziców i mówi, wiesz co mamo, wiesz co tato, a może bym ja tak do Chin na rok pojechał, albo do Wielkiej Brytanii, albo po prostu został w domu i chwilę odpoczął. To wygrają te dzieci, których rodzice, a ci są niestety w mniejszości, powiedzą, a w sumie, czemu nie? Ci wygrają. Natomiast większość słyszy co innego, nie? Co ty zwariowałeś, rok stracisz, absolutnie nie ma mowy. Już masz wybrać i iść. No właśnie. Jeszcze 2 pokolenia wstecz to była konieczność tego typu reakcji, ale dzisiaj już nie jest, tylko my tego... Nie jest tak łatwo, bo znowu nasze mózgi, wiecie Państwo, w tych 5 latach kształtowane inaczej i tak dalej, dzieci to już zupełnie inna sprawa. Największe zmiany, nie będę sobie tego, to jest takie uogólnione, długo bym mówić, ale szczerze mam ciekawsze rzeczy do powiedzenia niż opisywanie tego rysunku, więc, a mało czasu niestety, to jest ten problem. Największe zmiany, i to tak zawsze powtarzam w przedniej części, to jest kora przedczołowa. Tutaj nie będę się też długo zatrzymywał, bo dzisiaj sobie obiecałem, że inaczej niż zwykle zdążę dojść do mózgu dorosłego człowieka. No, zwykle mi się kończy czas na nastolatku, więc dzisiaj pójdziemy trochę dalej. Wszakże ta kora przedczołowa jest ważna, bo ona jest dla człowieka siedliskiem najbardziej ludzkich reakcji. Neuronalnych korelatów świadomości, dzięki niej jesteśmy świadomi, racjonalni, planujemy, a właściwie planujemy przyszłość i jesteśmy też zdolni do tego, od czego zaczęliśmy spotkanie, to znaczy do reakcji relacyjnych. Mechanizmy lustrzane są w dużej mierze oparte o korę przedczołową, ale to oznacza, że to wszystko, to znaczy świadomość, racjonalne myślenie, przetwarzanie emocjonalne będzie w dysfunkcji u osób, u których ta kora jest jeszcze niedojrzała. A ona, drodzy Państwo, i tu niespodzianka, dojrzewa jako ostatnia. I zmienia się w niej najwięcej. A to znaczy, że przeciętny nastolatek ma kłopot z jej użytkowaniem. Co wiele wyjaśnia. Widzieliście Państwo kiedyś konsekwentnego, to już wyjaśniliśmy sobie, ale racjonalnego i zawsze świadomego siebie i swoich działań nastolatka? No nie widzieliście i nie zobaczycie. A jeszcze co ciekawe, tym gorzej z tą korą, im niższe partie mózgu są bardziej aktywne. Czyli im tak zwany mózg gadzi, jest bardziej pobudzony, tak, pod limbicie, ciałami dołowate, wyspa, układ nagrody i tak dalej, w zależności od tego, jak się czujemy, tym mniej aktywna jest kora przedczołowa. A to oznacza, że nastolatek jest kimś zupełnie innym, na zimno i na gorąco. Na zimno, jak z nim gadacie, to nastolatek może być w
pełni racjonalną istotą, dokładnie. Będzie racjonalnie odpowiadać na pytania, będzie wam się wydawać, że macie wspaniałego, mądrego, młodego człowieka. Aż się nie zdenerwuje, podnieci, cieszy, obojętnie. Aż coś się stanie niżej, niższy partiach mózgu, wtedy ich pokora przedpołowa niestety przestaje działać. Bardzo charakterystyczne jest to, że kiedy dostajemy na przykład w liceach albo kiedyś w gimnazjum, czy w gimnazjum dostajemy pierwszą klasę i jesteśmy wychowawcami i rozmawiamy z nimi na jednej, drugiej, trzeciej lekcji, nagle dochodzimy do wniosku, że och, odetchniemy z ulgą, bo mamy takich racjonalnych, wspaniałych, młodych ludzi i w ogóle oni o tym świecie wiedzą więcej niż ich rodzice. I tak o nich myślimy, aż nie pojedziemy z nimi na pierwszą wycieczkę. Wtedy emocje powodują, że zmieniamy zdanie, ale oczywiście wtedy uważamy, że robią to przeciwko nam złośliwie, tak? Bo teraz wiedzą, że my za nich odpowiadamy, więc nie, drodzy Państwo, po prostu na gorąco są kimś innym niż na zimno. I to w domu i w szkole trzeba rozumieć. Nie potrafią również prawidłowo kodować i dekodować emocji. Tego, co nie mogę podarować, przeciętny nastolatek, patrząc w twarz osoby, niezbyt dokładnie czyta jej mimikę. Nastolatek może patrzeć w waszą twarz, kiedy jesteście smutni i nie zobaczyć smutku. Patrzeć w waszą twarz, kiedy jesteście poirytowani i widzieć irytacji. I wy, no, źle na to reagujecie, tak? Ja zawsze ten przykład podaję. Rano poprosiłem nastolatka, żeby wyniósł kosz. Ja stoję koło południa naprzeciwko tego kosza, dojrzał już i kosz, i ja, ale do nastolatka przyszli znajomi i nie chcę mu tego mówić, tylko, że tak powiem, chciałbym pozawerbalnie. A on biega do kuchni, do salonu, kiedy mnie mija, ja patrzę na kosz, na niego i robię coś w rodzaju... Czyli no, próbuję definiować moją irytację, a on nic, widzieliście Państwo uwagę? Biega tak 10 razy, patrzy na nas i w ogóle nie reaguje. I jeszcze co najgorsze, jak go w końcu zatrzymamy za 11 razem i mówimy, słuchaj, ile razy mam ci zwracać uwagę na ten kosz, to co mówi? Jaki kosz? Albo nic nie mówiłeś, kiedy mi zwracałeś uwagę? Ja się tu krzywię pół dnia, a on mówi, że nie zwracałem uwagi. Otóż dla niego nie zwracałem. Do nastolatka się mówi, drodzy Państwo, nie ufajcie przekazom pozawerbalnym. I z drugą strony jest jeszcze gorzej, bo oni nie wiedzą, jakie mają miny. To jest bardzo charakterystyczne dla nastolatka. Podchodzi to do was, wy patrzycie na niego i mówicie, Boże, co się stało? A co on wtedy? Nic, o co ci chodzi? Bo on nie wie, że ma taką minę. To jest, uwierzcie albo nie, ale 80% min nastolatków można by uznać za niezbyt skoordynowane przykurcze mięśnie mięśni. Nie mające żadnego związku z intencjami. I mieli sobie, on nie wie, że ma taką minę i kiedy ty go pytasz, co się stało, a on mówi, nic, a co się miał stać, jakbyś się z chuinty urwał, przepraszam za kolokwializm, to on jest szczery, on po prostu nie wie, że ma taką minę. Nie wie. Nie wie też, że się uśmiecha i Ksiński, który doprowadził was podczas lekcji do szału, swoim ironicznym albo sarkastycznym uśmieszkiem, wy w końcu mówicie, Ksiński, słuchaj, a co ty się tak w ogóle uśmiechasz? To co on wtedy mówi? Ja się uśmiecham, co pani mówi, co pan opowiada? No i oczywiście piszemy potem w tych dzienniczkach uwagi, nie ironizuje na lekcji, nie szanuje nauczyciel i tak dalej. Otóż, drodzy Państwo, w 80% przypadków błąd, on nie wie, że tak robił. Więc jak się dziwi, to się dziwi, po prostu nie wie. To jest dziwne, ale tak to, drodzy Państwo, działa. No dobrze, czyli z tym nastolatkiem nie jest dobrze, nie jest lekko i my to wiemy i powtarzam to jak mantrę, żeby trochę wyluzować, bo oni nie robią tego przeciwko nam. A najgorsze jest to, że oni się tak zaczynają zachowywać stosunkowo późno, bo dopiero około 12 roku życia. Wiecie Państwo, macie wspaniałego 7-latka, świetnego 10-latka, jeszcze 11-latek, jest naprawdę super i my już dochodzimy do wniosku, że uff, sprawdziliśmy się jako rodzice, teraz już będzie tylko lepiej. A potem nagle, ni stąd, ni zowąd, około 12 roku życia, schodzi nam do kuchni kosmita. Ktoś porwał i podmienił nam na... I będziemy się zastanawiać, kto nam podmienił i dlaczego. Nie. Więc Państwo, my nie zadajemy takiego pytania, my zadajemy dużo bardziej toksyczne pytanie. Wiecie Państwo, jakie? Gdzie popełniłem błąd? Co zrobiłem źle? I będziecie się Państwo tak katować przez następnych kilka lat. Siebie i ich, bo jak nie znajdziecie w sobie odpowiedzi, to przychodzicie do nich i mówicie, ale powiedz, co się stało, no jeżeli musiało się coś stać, no tylko powiedz. A on nie wie, co z tym zrobić, bo nic się nie stało, drodzy Państwo. Nikt nie zawiódł i nikt nie popełnił błędu. Dziecko weszło w nieodzowny, nieunikniony etap rozwojowy. Z tym się nic nie da zrobić, to można tylko przeczekać. Jak w tym powiedzeniu? Ja wiem, że to nie jest żadna rada, ale nie ma innej. Jak w tym powiedzeniu, dla 4-latka jesteś Bogiem, dla 14-latka idiotą, a przyjacielem możesz zostać dopiero dla 24-latka.
to jest, drodzy Państwo, clue neuropsychologii rozwojowej ostatnich 25 lat, jeżeli Państwo pozwolą. Ale po 24 roku życia, gdybyście Państwo, to może ominiemy, bo by to trochę długo trwało, po 24 roku życia, jakby się Państwo wydawało, że wszystko jest zamknięte, to nie. Tutaj mamy takie zdanie Jacoba o różnorodności. Ono by wymagało, a właściwie ono jest zrozumiałe, chociaż nie do końca. On to mówił o genach, to na poziomie populacyjnym, w układzie kulturowym również się sprawdza. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na nasz mózg dorosły. Bo mogłoby się wydawać, że jak się to wszystko skończy, to całe wycinanie połączeń około 24 roku życia, to my już mamy dorosłe, gotowe, w pełni ukształtowane mózgi. Otóż nie. Żeby mózg był w pełni ukształtowany, to poza ową selekcją musi dojść jeszcze do tak zwanej mielinizacji. Biolodzy wiedzą, dla reszty to jest coś w rodzaju otaczania się włókien, które pozostały taką specjalną mielinową osłonką. Troszkę to przypomina osłonę kabla elektrycznego, żeby nie było przepięć. To jest analogia bardzo daleka, ale okej, możemy przyjąć tego typu analogię. Ponieważ my się znowu za szybko rodzimy, to chociaż to się od samego początku dzieje, to z powodu tego wczesnego urodzenia strasznie się odwleka w czasie. I dopiero kiedy to się wszystko skończy, a mózg się sam siebie nauczy, jak mówią technolodzy, dojdzie do optymalizacji funkcji, do struktury, dopiero wtedy możemy mówić, że my w pełni dojrzałe mózgi. A więc dość zasadne jest zadanie pytania, kiedy to w końcu jest? To znaczy, kiedy my mamy w pełni dojrzałe mózgi? Przyznajcie Państwo szczerze, że kiedy się zorientowałem, kiedy to jest, to było to dla mnie z jednej strony zaskoczeniem, a z drugiej ogromnym pocieszeniem. Nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby Państwo wiedzieć kiedy, bo to jest, drodzy Państwo, dopiero około... Ja też się bardzo cieszę. Tak, drodzy Państwo, to nie jest kawał. To nie jest kawał. My mamy w pełni dojrzałe mózgi dopiero około 50 roku życia. A to jest ciekawa rzecz, bo skoro myśmy wtedy, kiedy nasze mózgi były tworzone jako systemy, czyli tam w tej grupie zwierząt łowieckiej sprzed 300-500 tysięcy lat czy miliona lat, żyliśmy 37 lat, tak, to zdecydowana większość z nas umierała zanim mózg w pełni dojrzał. A to oznacza, że nasz gatunek jeszcze nie korzystał z pełni dojrzałego mózgu. Wiecie Państwo, kiedy my średnio, na przykład w Europie, żyjemy dłużej niż 50 lat? Od II wojny światowej, od połowy XX wieku. A to oznacza, że jak tutaj siedzicie na sali, a ja stoję, jesteśmy jednym z pierwszych pokoleń, a może nawet pierwszym pokoleniem ludzi w całej 300 tysięcy lat trwającej historii naszego gatunku, które to pokolenie będzie miało szansę przez dłuższy czas używać w pełni rozwiniętego mózgu. To jest niewiarygodnie nieprawdopodobny moment naszej historii ewolucyjnej. Tylko my jesteśmy wewnątrz, dlatego jej nie będziemy jakby z zewnątrz widzieć. Ale jestem pewien, że jeżeli jakiś paleoantropolog za 20-30 tysięcy lat będzie patrzył wstecz, a jestem głęboko przekonany, że będzie, i będzie szukał takich węzłów rozwojowych naszej historii, to znajdzie trzy. Pierwszym to niewątpliwie było użycie ognia. Ono ogromnie zmieniło naszą biologię, ale również naszą kulturę. Drugie to język. Użycie ognia to około 2 milionów lat wstecz. Drugi to język. Nie wiemy dokładnie, ale między 1,5 miliona lat temu. A trzeci to będą nasze czasy. Czyli moment, kiedy zaczęliśmy używać przez dłuższy czas w pełni rozwiniętych mózgów. Bo to zmieni prawie wszystko. Warto więc zadać sobie chociaż pobieżnie pytanie, jakie są te w pełni rozwinięte mózgi, drodzy Państwo. Bo z jednej strony są dojrzałe, nic się nie zmienia, są stabilne, chociaż nie sztywne. Oczywiście neuroplastyczność zachowujemy cały czas. Każda informacja nas zmienia, każda informacja zmienia strukturę, ale już nie w taki sposób jak u nastolatka. Jakie są te mózgi? No, po pierwsze są lepiej skomunikowane, bo jeżeli te połączenia są zorganizowane, to mamy lepszy dostęp do wszystkich struktur i funkcji naszego mózgu. Będziemy działać holistycznie, co jest ciekawe, bo dzięki temu możemy również nabywać trwałe doświadczenie. Wcześniej doświadczenie było trochę trefne, drodzy Państwo, bo jeżeli miałem neuroplastycznie wkodowany wzorzec zachowania, a byłem nastolatkiem, to cóż mi po tym wzorcu, skoro mógł w sposób stochastyczny, czyli losowy, z tego mózgu zniknąć w całości albo w części. Więc dla nastolatka wcale nie jest dobrym sposobem uczenie się od starszych, to co nam się marzy. Bo przyjęcie wzorca jest niebezpieczne, skoro może zniknąć, więc on sobie na bieżąco, mając to do dyspozycji, co w danym momencie ma do dyspozycji, na bieżąco, co mu tam wyjdzie z bieżących obliczeń, stosuje. Ale my już nie. My, sprawdzając to, co nam się w życiu zdarza, tworzymy sobie, drodzy Państwo, cały szereg wzorcowych rozwiązań.
I kiedy pojawia się problem, my nie szukamy jak nastolatek, my stosujemy wzorzec, który znamy. Co powoduje, że jesteśmy szybsi i sprawniejsi, ale pod jednym warunkiem, że problem już wcześniej zaistniał. Jeżeli mamy problemy typowe, to lepsi w ich rozwiązywaniu są dorośli. Natomiast co, jeżeli pojawi się problem nietypowy, nowy? To co my robimy? My nieszczęśnicy, zamiast szukać rozwiązania, to szukamy wzorca, który by pasował. Modyfikujemy i stosujemy, co czasami daje żałosne efekty. Jak wtedy, kiedy ja po raz pierwszy miałem problem przepisania z komórki kontaktu z jednym drugim. Za pierwszym razem, kiedy dostałem nową, z nową umową w jakiejś tam sieci, no to przepisywanie to przepisywanie, leżała stara kamerka, nowa, a długopis i coś do pisania, i było przepisywanie. A mój syn podchodzi wtedy do mnie z tyłu i mówi, tata, jakby to moi kumple widzieli, to obciach na maksa, co ty robisz? Tam jest taka karta, trzeba wyjąć i przełożyć. I reakcja dorosłego, dobra, dobra, synku, ty masz swoje sposoby. I to, drodzy Państwo, nie znaczy, że się z nami, kiedy stosujemy tego typu stwierdzenia, stało coś złego. Nie. To znaczy, że jesteśmy dorośli. Bo dorosłość to jest coś fajnego, ale ma też swój kosztorys. Kosztami mamy nowy problem, z którym w rzeczywistości społecznej nie zetknęliśmy się wcześniej. To lepsi są młodzi. Natomiast jeżeli mamy standardowy, to lepsi są dorośli. To kiedy jesteśmy jako populacja bezpieczni? Kiedy działamy razem i tylko wtedy, bo my nie przewidujemy problemów, nie wiemy, co się stanie. Więc wtedy, kiedy poszukamy kompromisu międzypokoleniowego, a nie międzypokoleniowego konfliktu, wtedy jesteśmy bezpieczni. Wtedy jedni i drudzy mogą używać to, co mają najlepszego. No my właśnie owych ustalonych sposobów działania, ustalonych reguł, tego wszystkiego, co nam się w przeszłości sprawdziło. Oczywiście te opłaty są i inne, no bo jeżeli ja ustaliłem reguły gry, które mi się sprawdziły w układzie społecznym, w którym jestem, to jak mi ktoś powie, a zmień, to co ja czuję? Przychylność czy obawę? I to jest naturalny efekt, nie efekt złego wychowania czy braku refleksji nad sobą, tylko naturalny odruch mózgu dorosłego. Nic złego się nie dzieje. Musimy po prostu być na to gotowi. Jak chcesz coś zmienić, to nie wystarczy cię do tego przekonać. Będziesz musiał jeszcze jako dorosły przełamać ten naturalny opór, który nie jest twoją winą ani niczyją winą, tylko po prostu konstrukcyjną funkcją twojego mózgu. Musisz być na to gotowy. Nie tylko przekonanie, ale również wysiłek. Młody nie musi. Młodego wystarczy przekonać i pobiegnie w nowym kierunku ad hoc. I to pędem. A nas nam trzeba jeszcze wewnętrznego wysiłku. No to oznacza oczywiście, że jak sprawdziliśmy te rozwiązania, znaleźli optymalne miejsce, to powstaje coś w rodzaju układu odpornościowego. Światopoglądy kostnieją, drodzy Państwo. Informacje, które nam pasują do układu, przyjmujemy bezkrytycznie. Te, które z nim są sprzeczne, zaczynamy się zastanawiać, a to na pewno badania były takie formalne, tak, czy tylko ktoś tak powiedział. Zwróćcie Państwo uwagę, że jak nam coś pasuje, to się nie zastanawiamy nad tym. To jest właśnie układ odpornościowy. Nic w tym złego, jeżeli wiemy, że tak jest. Na przykład Facebook może nam służyć do rozbijania tego układu albo do jego wzmacniania. Jak z niego korzystamy bezrefleksyjnie, to przyjmujemy do znajomych tylko ludzi, którzy myślą podobnie jak my. A odrzucamy tych, którzy wstawiają rzeczy, które wydają nam się sprzeczne z zdrowym rozsądkiem. Ale w ten sposób Facebook tworzy nam, drodzy Państwo, pewną bańkę informacji. My żyjemy wśród ludzi, którzy są tego sami. Jak chcecie Państwo takiego portalu społecznościowego używać świadomie pod tym względem, to raz na 10 przyjmowanych do znajomych przyjmijcie kogoś, kto na pierwszy rzut oka wydaje Wam się kompletnie pozbawiony zdrowego rozsądku. Mówi wszystko na opak niż Wy. To wtedy Facebook podpowie Wam również twierdzenia tych ludzi. A jeżeli tego nie zrobicie, to dostaniecie tylko posty, które wprowadzają osoby myślące jak Wy. Bańka się utrwali. To jest w sensie paradoks. Technologia, która miała nas otworzyć, zamyka nas, tak, ponownie nas internalizuje, ponownie nas wprowadza w taki plemienny sposób funkcjonowania mentalnego. No i oczywiście to widzenie negatywów jest bardzo charakterystyczne. Jak Jasiu przybiega do nas i mówi w piątkowe popołudnie, panie profesorze, jedziemy jutro do Zakopanego na wycieczkę, bo znalazłem bezpłatny nocleg i jest promocja na przejazdy pociągiem. To my dorośli w sposób profesjonalny, jako wychowawcy, mówimy najpierw, Jasiu, świetny pomysł, a następnie mówimy, ale wiesz, nie wiadomo, czy się promocja nie skończy, pogoda nie zmieni i czy nas dyrektor puści.
Więc torpedujemy. No to znaczy, doskonale wiemy, że gdybyśmy nie torpedowali następnego dnia za ciężkie pieniądze, jechalibyśmy nie mając miejsca do spania. Nie? To tak mniej więcej by się kończyło. Więc my jesteśmy potrzebni. Tylko problem polega na tym, że czasem te wzorce tak nas uwiodą, że zaczynamy myśleć w kategoriach tylko my mamy rację. A kiedy młodzi przyprą nas do muru i już nam nic nie zostaje do powiedzenia, to jeszcze zawsze na końcu pojawia się tendencja do stosowania takiego zdania. Dobra, ale kiedyś i tak było lepiej, bezpieczniej, mądrzej i tak dalej, i tak dalej. Otóż, jeżeli bezkrytycznie i zbyt często używacie takiego zdania, to znaczy, że przeszliście na złą stronę mocy i trzeba się troszkę otrząsnąć. Bo inaczej będziemy jak ci, którzy wpisują, wiecie Państwo, i opisują, jak to wspaniale było na tych trzepakach, które nas tam uczyły, współpracy i tak. Jak ja to czytam, to mi się wydaje, że te trzepaki, drodzy Państwo, to były jakieś domy kultury. Ja te okręgi sobie je przypominam. Bo mi się zdarzało je tam odwiedzać i jakoś tak nie bardzo mi się kojarzą z tymi. Nie? No właśnie. No właśnie, i tak dalej, i tak dalej. I to jest, proszę Państwa, tak. Tatuś gdzieś tam na Facebooku strasznie się denerwuje na swojego syna i jego kumpli, których w końcu udało mu się wyciągnąć na wycieczkę do lasu, bo postawili ten namiot, ale potrzebowali 3 godzin i w ogóle są fajtułapami, bo jednego śledzia nie potrafią wbić, a jak już skończyli, to zapytali, czy ma spray na komary, bo je gryzą. I stąd ten tatuś pisze, że to pokolenie jest do bani, do niczego, w ogóle beznadziejno sobie w ogóle nie poradzi. Ale proszę Państwa, 2 dni wcześniej ten tata przyszedł do tego swojego synka, który jest tym fajtułapą, z jakimś banalnym problemem w edycji tekstu w Wordzie, tam jak to wyilustrować, pokaż mi, bo ja nie umiem. I ten młody człowiek cierpliwie i z pełną wyrozumiałością to zrobił i nie wstawił, drodzy Państwo, na Facebooka wpisu, że ten tata to jest debil. Ale ja mówię czegoś tak prostego. Oni czasem muszą wykazać sporo wyrozumiałości i poszukiwać kompromisu za nas. Dacie mi Państwo jeszcze 5 minut, bym się czas skończył, ale 5 minut bym musiał jeszcze uszczknąć. Bo nam się czasem wydaje, że to my, dorośli, szukamy kompromisów. Czy aby na pewno? Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy wasze dziecko po raz pierwszy idzie na jakąś imprezę. No wiecie Państwo, taką wieczorną. No, no każdy do przerabia. I teraz jest pytanie, kiedy wrócisz? No więc dziecko tak się kiwa, trochę niepewnie, ale tak koło północy. Ja ci dam koło północy. 10 w domu. I teraz dochodzi do szukania kompromisu. To, drodzy moi kochani dorośli, kompromis to nie jest 10:15. A my taki kompromis znajdujemy, nie? A o której to dziecko? Dziecko mówi w końcu, dobra, 10. A o której wraca? Około 11, nie o północy, bo wie, żeby wtedy do pełnoletności nie poszło już na żadną imprezę. Ale też o 10 nie wróci, bo co to za impreza? Więc ono wróci o 11, czyli w sumie w miejscu kompromisu. To ktoś powie, to dlaczego oni nie szukają z nami tego kompromisu dalej? Dlaczego nie drążą i nie próbują go wypracować? Raz tylko zadałem to pytanie młodym na podobnym spotkaniu. Mówi, wie pan, bo to jest oczywiste, bo jakbym powiedział 2 zdania więcej, to co? Więc oni szukają kompromisu za nas, przychodzą, słyszą te gorzkie słowa, zawiodłeś mnie. No ale mają świadomość, że jednak do jakiegoś kompromisu doszło. Nie zawsze tak jest, że ten mądry mózg, ten wspaniały dorosły mózg to jest to, co jest ważne. Wszakże oczywiście, drodzy Państwo, w tej niepewnej przyszłości młodzi potrzebni są do rozwiązywania nowych problemów i można by sobie zadać pytanie, to po co są ci dorośli? Ale ci opiekunowie dorosłych są niezbędni. Są ważni, ponieważ użytkownik mózgu, który jest plastyczny, sprawny, zmienny, poszukujący, jest też w ogromnym niebezpieczeństwie, fizycznym niebezpieczeństwie. Wiecie Państwo, podstawową funkcją dorosłego, będącego obok nastolatka, jest sprawić, żeby nastolatek przeżył okres bycia nastolatkiem. To nie jest takie pewne. A po cóż nam wysoce kompetentna osoba o zmiennych możliwościach, nowych pomysłach, która nie dożyje pełnoletności? To jest, drodzy Państwo, nasz podstawowy obowiązek. I taki trudny obowiązek. Wszakże przy takim mózgu nastolatka od czasu do czasu nie ma innego wyjścia, jak przykuć go do kaloryfera. Ja przepraszam za tego typu określenie. Nikt nie chce być policjantem swojego własnego dziecka czy wychowanka. Ale pamiętajcie Państwo, że tu jurysdykcja w ostatecznym rozrachunku musi być po naszej stronie. Oni czasami doprowadzą nas do takiego stanu, że mówimy w końcu, dobra, chcesz, to rób, zobaczysz. Oni robią, widzimy.
Oni ponoszą konsekwencje, my ponosimy, a za parę lat taki młody przyjdzie, siądzie naprzeciwko przy kawie i powie, wiesz co, tato, ale powiedz mi, czemu ty mi właściwie na to pozwoliłeś? I wtedy coś w nas wstępuje. Jak to? Przecież chciałeś, to masz. Nie, drodzy Państwo, wtedy on ma rację. On ma rację, bo wtedy on był nastolatkiem, a ja byłem dorosłym i moim psim obowiązkiem było mu na to nie pozwolić. To jest strasznie trudne. No ale taka jest nasza rola i nasz los. Mam nadzieję, drodzy Państwo, że Państwa bardzo nie zdruzgotałem tym wszystkim. Bo to naprawdę jest taki okres, w którym wyrozumiałość po jednej i po drugiej stronie jest absolutnie konieczna. I tej wyrozumiałości oczywiście bardzo serdecznie Państwu życzę i z tymi życzeniami będę dziękował Państwu za uwagę, ale powiem jeszcze jedną rzecz. Otóż czasem mnie Państwo pytacie, a właściwie inaczej, w każdym takim, niech będzie para akademickim wykładzie, przychodzi taki moment, kiedy trzeba zapytać, czy są jakieś pytania, nie? Ja wiem, że to jest już taka godzina i taki moment, że jakby się ktoś wezwał z pytaniem, to już ty, ci nie głodni, to mogliby mu zrobić krzywdę, więc żeby rozwiązać ten problem, dałem się w pewnym sensie przekonać i mówić takiej grupie młodych ludzi z firmy EduAkcja, którzy zrobili dla mnie coś, co też Państwu posłuży zapewne, bo przygotowali zaproszenie na taką właśnie stronę, jak Państwo by to wstukali sobie tam w komórkach, oczywiście przy kolacji, to dostaniecie drodzy Państwo, oczywiście za pozostawienie maila bodajże, dostaniecie Państwo prezentację z tego wykładu i jeszcze parę innych rzeczy. A jakby się Państwu gdzieś tam pomysł posłuchania Marka Kaczmarzyka gdzieś utrwalił, a nie chciałoby się Państwo tam jeździć, to wyobraźcie sobie, że udało nam się no mnie się przekonać, a im znieść wszystkie moje marudzenie podczas tego, nagrać parę wykładów na różne tematy z tym związane i one tutaj też są dostępne. Także gdyby Państwo mieli jakieś pytania, jakieś problemy, to można je tu rozwiązać, a gdybyście Państwo tam nie znaleźli rozwiązania, to zawsze jeszcze zapraszam na moją stronę, gdzie można je bezpośrednio zadać mnie. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję. Nagrania będą także na naszej stronie od i była to prezentacja.